Siemanko. Witajcie w poniedziałek, 12 dzień. Czego? Lipca. Witajcie w poniedziałek, 12 dzień lipca. Ja jestem Wiola i mieszkam w Korei. To jest Sonu i mieszka w Korei. I to jest Daily Vloguś. Jest godzina 10 i wyszliśmy na spacer, bo teraz w Korei jest pora deszczowa i nigdy nie wiadomo, kiedy zacznie padać, więc jeżeli nie pada, to trzeba wychodzić. Ale tak naprawdę to pora deszczowa w Korei nie jest jakaś taka, jak nie wiem, jak nam się kojarzy w Wietnamie. Jak w filmie Forrest Gump był Wietnam i oni tam byli na wojnie i tam cały czas padało, bo była pora deszczowa. To aż tak to nie jest. Tylko, że po prostu więcej pada w sierpniu, lipcu i tak dalej. Czasami codziennie, czasami niecodziennie, czasami cały dzień, czasami tylko chwilkę. Tak. Więc jak już tak dotknęliśmy ten temat pogody, to przejdźmy do rzeczy. Sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Dzisiaj jest pochmurno i mamy temperaturę około 28 stopni teraz, czyli będzie jeszcze cieplej. Podobno w tym tygodniu ma być 34 aż, więc będzie gorąco. Zanieczyszczenie powietrza niskie, wiatr nie wieje, jest w sumie całkiem fajnie jest nawet teraz, więc dobrze, żeśmy wyszli. Panie Son, co pan sądzi o pogodzie? Tak, i a propos tego pana Sonu. Ostatnio dużo wiadomości dostałam na Instagramie, że czemu nazywam Sonu pan Sonu i czy to w Korei wszyscy tak nazywają swoje dziecko na pan? Odpowiadam. Oczywiście nie wszyscy nazywają swoje dziecko na pan i ja sobie tylko tak żartuję, no bo tak, bo pan Sonu to współprowadzący ten program. Trzeba się szanować, profesjonalnie trzeba do siebie podchodzić, prawda? O matko, miałam naprawdę taki sobie ten poniedziałek, poranek. Bo wiecie, bo poniedziałek, nawet jak człowiek nie ma dzisiaj za dużo pracy, to i tak, no to jest jednak poniedziałek, ale właśnie został uratowany. O, ale zarąbiście. Naprawdę, taki wózeczek to jest moje największe marzenie. Więc tak, poniedziałek już mamy uratowany. Subcio, idziemy teraz po ciastko i będziemy dalej nagrywać. Skoro już tu przyszliśmy do miasta, to napatrzmy się na sklep mięsny, w którym nie ma żadnej kolejki. O, jak się pan ładnie ukłonił. Przyszła jedna pani. Musimy się napatrzeć na ten mięsny, bo za półtora miesiąca się przeprowadzimy, już nie będzie mięsnego. Trzeba będzie znaleźć inny oczywiście. Ktoś tak fajnie napisał, że jak się przeprowadzę, to będzie pierogi z kimchi sezon drugi. Podobało mi się to bardzo. Tak, dążyliśmy do miasta, muszę mieć maseczkę cały czas, nie mogę już ściągnąć. Jak już mówimy o maseczce, tak, dzisiaj płynnie przechodzimy z tematu do tematu. Tak, jak już mówimy o maseczce, to w Korei teraz wszedł w Seulu i okolicach, czyli my jesteśmy te okolice. Przeszło rozporządzenie o czwartym stopniu obostrzeń, bo bardzo zwiększyła się liczba zachorowań. Teraz dziennie jest po 1300 osób, a to chyba tyle nie było nawet od początku pandemii. Jak już była taka tragiczna sytuacja, wszyscy myśleli, że o Boże, masakra, to wtedy było chyba po 700-800, a teraz jest po 1300, więc no są różne obostrzenia. Oczywiście wszystkie sklepy i wszystkie rzeczy są tak dalej otwarte, chyba tylko kluby nie są otwarte, z tego co mi się wydaje. I no trochę lipa jest, bo we wszystkich innych krajach już się ludzie zaszczepili, a u nas jest powoli to idzie bardzo i teraz dopiero będą szczepione osoby w wieku 55 do 59 lat i przez 5 dni mają zostać zaszczepione wszystkie. Ale no nie wiem jak to pójdzie. Troszeczkę nastroje w kraju podupadły. Mi też troszeczkę nastrój podupadł, bo ile można, już 2 lata, no to już jest przesada. Tak. O czym to ja mówiłam? Ja mówiłam o tym, że tak, że ktoś w komentarzu pisał, że pierogi z kimchi sezon drugi, jak się przeprowadzę i bardzo mi się to podobało i chciałam tutaj też nadmienić, że oczywiście dalej czytam większość komentarzy. Ostatnio nie odpisywałam na nie bardzo intensywnie, bo było bardzo dużo roboty nad książką. Teraz już jest wszystko napisane, więc już będę mieć troszeczkę więcej czasu, mam nadzieję. Ale oczywiście czytam te wasze komentarze i one są zawsze takie piękne i bardzo mnie budują i wzruszają i dzięki nim mam siłę tutaj nagrywać 3 razy w tygodniu, bo to w sumie trochę roboty jest. No ale to nikt nie narzeka, ja to lubię, no ale
Tak czy inaczej, czytam te komentarze, nie przestawajcie ich pisać, tak. Dziękuję za uwagę. O, patrzcie. A tu są koreańskie brzoskwinie. No bardzo nie lubię koreańskich brzoskwini, bo one są takie twarde. Ładne są i w ogóle, ale i takie widzicie zapakowane bardzo, bardzo źle z punktu widzenia ochrony środowiska. Ale ja ich bardzo nie lubię, bo one są twarde. Moim zdaniem są mało słodkie i takie no nie brzoskwiniowe są. No ale w Korei wszyscy je lubią, nie wiem czy widzieliście tam cenę, ale na opakowaniu było napisane, że 4 brzoskwinie kosztują 30 zł. To sprawia, że jeszcze bardziej ich nie lubię. Ale nektarynki są spoko, takie jak u nas i są tanie. Jak widzicie, Sonu ma taki dość swojski gust muzyczny. Zrobiło się trochę bardziej gorąco i przycupnęliśmy sobie tutaj z panem Sonu, żeby mógł spokojnie posilić się ciasteczkiem. Jak widzicie, dobre ciasteczko. Chciałam wam powiedzieć co nieco na temat mojej książki, bo miałam to ogłaszać później, miałam to ogłaszać w sierpniu, ale już się wydało, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to zaskakuje, że moja książka jest już w przedsprzedaży na Empiku. Będzie link w opisie do tego filmiku, oczywiście będzie też link na Instagramie, taki bezpośrednio, żebyście mogli sobie tylko tak kliknąć i przejść i można ją już zamawiać. Oczywiście troszkę szybko to się wszystko dzieje, bo książka będzie wydana dopiero 27 października, więc trochę czasu nam zostało na zamawianie, macie czas, możecie się namyślić, na przykład dzisiaj w tym miesiącu możecie kupić sobie, w przyszłym miesiącu możecie kupić swojej mamie, wiecie o co chodzi, tak, ale będzie do was wysłana dopiero po 27 października. Pisanie książki już się skończyło, teraz pozostało mi zrobienie tylko jeszcze kilku pozostałych zdjęć i wszystko już będzie gotowe, dlatego przedsprzedaż ruszyła i oczywiście bardzo mi będzie miło, jeżeli zamówicie tą książkę, będzie mi też miło, jeżeli potem jak już ją dostaniecie, wrzucicie na Instagrama i o tej książce będzie się jeszcze troszkę pojawiać na tym kanale, no bo wiadomo. Przypomnę wam oczywiście też przy prawdziwej premierze już mam nadzieję, że w ogóle na premierę uda mi się być w Polsce, ale to wszystko zależy od sytuacji, wiecie jakiej. Aha! Jeszcze najważniejszego nie powiedziałam, przecież po to tam usiadłam, żeby to powiedzieć. Tak, nie powiedziałam najważniejszego, że okładka książki, na którą mogliście głosować w Q&A niedawnym, została oczywiście rozstrzygnięta już, skoro już jest przedsprzedaż i tam widnieje już okładka, to już został ta rozterka, którą okładkę wybrać, rozstrzygnięta. Większością głosów wygrała okładka niebieska. Obie okładki bardzo mi się podobały, więc ja nie mogłam się sama zdecydować. Pan Sonu raz się skłaniał ku tej, raz ku tamtej, więc tak, wygrała niebieska. Tak wygląda. Nie mam teraz jak pchać rowerka Sonu. Oj. Haha, matka wolna. Sonu śpi. Oczywiście został z tatą, a ja jadę na mały shopping. Nie ubraniowy, tylko taki bardziej kuchenno-dodatkowy. I może uda mi się coś tam nagrać, bo to w sumie fajne są takie gadżety kuchenne zawsze. No nie, czy tylko ja lubię. Też lubicie? Wyszłam dla zmyłki przez parking, a będę jechać autobusem. Jak już tak przechodzę, to może by makaronika. O, nie wiem, New York cheesecake, Juseja. Mój dzień stał się jeszcze lepszy. Patrzcie, makaronik z sernikiem w środku. Kiedyś w Korei był mega niesamowity szał na makaroniki. Bardzo dużo sklepów się z makaronikami pootwierało. I to nie takie makaroniki jak we Francji, że wiecie, ciasteczko to migdałowe, podwójne i troszeczkę tam kremu po środku. Nie, tu jest tyle kremu, tu tyle. A co? On tutaj ma sernik w środku, a mój autobus będzie za 15 minut, to ja sobie mogłam dwa kupić. Ech. Z racji, że do mojego autobusu pozostało 15 minut, ja się teraz tutaj oddam próbowaniu makaronika. To jest w ogóle makaronik o smaku New York Cheesecake. Kosztował 2000 won. Bardzo jestem ciekawa, ile w Polsce kosztują makaroniki. A te chudsze makaroniki, co tam były, jakby z połową tego kremu, kosztowały 1000 won. 1000 won, czyli tak trochę ponad trójkę. Makaronik był zarąbisty, on i ta pani od jogurtów rano sprawiły, że mój dzień jest zdecydowanie lepszy. Jeszcze tylko 8 minut do autobusu.
i będziemy jechać. Jedziemy. Dobrze, więc doszliśmy. Ja muszę wam powiedzieć, że podczas mojej krótkiej, ale dość intensywnej zabawy z YouTube'em byłam wyrzucana z centrum handlowych już co najmniej 3 razy. Co prawda nie widzieliście tego, bo zawsze wtedy było niezłe wkurzenie i w ogóle załamka i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj podejmiemy kolejną próbę i będę się kryć z tą kamerą, więc tak, trzymajcie kciuczki. Jesteśmy i będę teraz szukać sklepu, który nazywa się Modern House. Tak. Zobaczmy, gdzie on jest. Tutaj będzie napisane pewnie. Nie jest napisane, ale gdzieś tu będzie. Tak wygląda centrum handlowe i widzicie, one są zawsze takie otwarte i te wszystkie sklepy są takie, no, że możemy sobie wejść tak, nie wchodząc przez drzwi. No, w sensie nie ma ścian, no co ja tutaj się tak rozczulam. Jakie fajne koszulki! Teraz ostatnio takie koszulki są modne. A to są takie sety. Ale ja tu miałam nie robić zakupów ubraniowych. O, a tu jest sklep Olivian, czyli drogeria. Też jest taka bez ścian. A tutaj w ogóle są sklepy z kosmetykami, bo jak kojarzycie te wszystkie koreańskie marki typu Misha. O, to jest w ogóle ciekawe, bo wiecie, że jest ta marka Misha, no nie? My to czytamy Misha, tą koreańską markę, a tu się po koreańsku czyta Misha. Haha, szok. No ale jak są te takie tego typu marki, które są w miarę znane w Polsce, to on ich nigdy się nie da kupić w tej drogerii Olivian, takiej drogerii typu Rossmann, tylko one mają osobne sklepiki i je zwykle kupuje się właśnie w tych osobnych sklepach. Na przykład Tony Moly. Jak to jest fajnie. W ogóle nie ma ludzi. Patrzcie, ale jest też Daiso, to ja najpierw idę do Daiso. W ogóle ostatnio się dowiedziałam, że w Daiso też nie można nagrywać, ale no, póki mnie nie wyrzucą, to jedziemy z tym. Tu jest coś, co wam chciałam pokazać, zobaczcie. Porcelana Bolesławca jest popularna w Azji, w ogóle w Japonii bardzo i w Korei też. Ale tutaj są podróby zrobione w Chinach, patrzcie. I to nie jest robione ręcznie, tylko tak, taki nadruk, ale właśnie zinspirowane tym Bolesławcem niby. Znaczy no inspirowane, no chamska podróba, ale mega tania. To mi się podoba, no ale nie mogłabym zdradzić ojczyzny w ten sposób. No dobrze, nie było niczego, co chciałam w Daiso, ale gdzie jest mój sklep? Zaczynam mieć pewne obawy, że mój sklep zbankrutował. Nie. Wiecie co? Przyjechałam tutaj do jednego sklepu, który wczoraj był na mapie w tym centrum handlowym. I on zbankrutował. I go tu nie ma. To co ja tu robię teraz? Lekko się podłamałam, ale nie poddajemy się. Skoro już tu przyjechałam sama, to trzeba wykorzystać ten dzień na fajne zakupy, więc idziemy do hipermarketu, a co? Dobrze, więc idziemy do Homeplus, jednego z największych koreańskich hipermarketów. Są 3 takie duże hipermarkety. Jeden się nazywa Homeplus, drugi się nazywa Imart, a trzeci się nazywa Hanaromart. Ten Hanaromart ma tam rzeczy od lokalnych rolników. Tam jest tak inaczej tam jest. Homeplus jest totalnie jak nasze kiedyś Tesco było, a Imart to taki no podobny. Patrzcie, mierzył temperaturę. No. Mam koszyczek, jesteśmy w tym markecie. Za mną jest wielki dział z warzywami, ja to się wam jeszcze kiedyś pokażę, bo to nie pierwszy, nie ostatni raz tu przychodzimy, znaczy pierwszy, ale nie ostatni, ha, ha, ha. Taki ten Homeplus jest trochę taki już nadgryziony zębem czasu, powiedziałabym, bo już długo tutaj jest bardzo. Ja tu zawsze idę najpierw na chleby, bo tu są całkiem fajne wypieki, jak na Koreę. O, patrzcie, na przykład takie bułeczki kawowe, które piekliśmy i różne inne rzeczy. Ja przepraszam, powinnam wam pokazywać azjatyckie rzeczy, ja wam pokazuję wypieki, ale to leży dzisiaj w obszarze moich zainteresowań. A te pączki wyglądają nawet jak normalne pączki, ale one tam mają fasolę w środku. I tu są takie chlebki. Taki chlebek też piekliśmy na kanale, jak ktoś chce, to koreański chlebek. Jakoś dzisiaj nie ma szału z tymi chlebami, to idziemy tam, gdzie ja chciałam iść. Ale fajna podłoga. Zwykle te Homeplusy są takie, że są wielopoziomowe, na jednym poziomie jest jedzenie, na drugim są inne rzeczy. Ale tu jest tak bardzo polsko właśnie, że wszystko jest na jednym poziomie. Tu będą jakieś ściereczki, a nie to dywaniki. I jest jeszcze jedna rzecz, po którą ja tu przyszłam, znaczy jeszcze jedna, na razie nic nie kupiłam, ale taka szatkownica, co ja zawsze kapustę ścieram albo inne rzeczy, na przykład marchewkę na plasterki, taka na mizerię jakby, to ostatnio tak intensywnie ścierałam kapustę, że się złamała. Gdzie jest moja tarka? Moje ściereczki gdzie są? Co za porażka, czuję się zdruzgotana. Zmarnowałam cały dzień, nie znalazłam niczego, czego potrzebowałam. Niczego. Niczego!
Jedynie Sonu będzie zadowolony z tej wycieczki, bo znalazłam półkę z przekąskami dla dzieci. To są takie super mini jogurciki, one są takie liofilizowane jogurciki, on to bardzo lubi. To mu weźmiemy, bo jest 2 plus 1. Tylko zawsze mu to tata wyżera, bo tata też bardzo lubi. Nie, żeby mama nie wyżerała, no ale już nie mówmy o tym. O, a tu są w ogóle gotowe jedzenia dla dzieci. Mało jest takich słoiczków, ale są właśnie tego typu rzeczy. A gerberków to jest tylko tyle w Korei i tylko owocowe, nie ma innych. Uważam dzisiejszą wycieczkę za małą porażkę, ale przynajmniej zwiedziliśmy supermarket. Było super, prawda? Napiszcie w komentarzach, że było super, żebym się nie załamała. Dziękuję bardzo. No to pa. To do potem. Zawsze mówię do potem, a potem jeszcze 30 tysięcy razy się włączam, ale zobaczcie, to jest taka maszyna do drukowania naklejek z imieniem. I tylko, że ona jest na banknotę, ja nie mam banknotów. Tutaj się na ekraniku wybiera na przykład jakiś swój motyw, powiedzmy, że chcemy Hello Kitty. Tutaj się wpisuje imię po koreańsku, ja to wpisałam Viola. A tutaj po angielsku możemy sobie wpisać. Tak, takie coś kosztuje 2000. Taki jeden zestaw, tylko że ja nie mam banknotów, więc sobie nie kupimy. Ale tak to by było. Jest moja super tarka. O je, uratowane wycieczka. O! Ostatnia, ale fuks. To by było na tyle z wycieczki. Idę szukać autobusu. To są takie twoje ulubione jogurciki. Jeszcze jeden? Więc tak, skoro ja sobie nie kupiłam nic, żadnej bułeczki w tym Homeplusie, a mam silną potrzebę jedzenia czegoś z wysoko przetworzonej pszenicy. Dlatego będę robić owoce pod kruszonką. Około 100 gramów zimnego masła, bardzo zimnego z zamrażarki, bo masło w Korei drogie i jak jest promka, to się kupuje więcej i się mrozi, no nie wnikajmy. Będę potrzebowała też taką okrągłą foremkę, którą sobie nasmaruję tym masłem lekko. O, koparka. Koparka wjeżdża w masło. Będę potrzebowała też cukier. Brązowy najlepiej. Jakoś tak 60 gramów w porywach, trochę więcej. I 80 gramów mąki. 80-90. Taka ze mnie w ogóle kucharka, że ja zawsze gotuję na oko, więc trochę się bawiłam z tą książką, bo trzeba było wszystko sprawdzić, przetestować. No ale. I teraz zagniatamy tą kruszonkę. Tylko to moje masło jest bardzo, bardzo zimne. Więc trochę się będę z tym bawić. Dobrze, może niech ono sobie tu jeszcze położy, bo ono jest praktycznie zamrożone w środku. Ono sobie jeszcze trochę poleży. I ja tutaj sobie przygotuję owocki. Mam tutaj takie 3 nektarynki, one będą idealne. Mam tu garść zamrożonych truskawek, rozmrożę i też sobie do tego użyję. One są zamrożone i będzie mi to pływać, no ale nie ma teraz świeżych. Sonu, jak się bawisz? Dobrze. I na tą posmarowaną masłem foremkę się je wrzuca. Truskawki się rozmroziły, więc te 5 truskawek wrzucamy do tych nektarynek. One tutaj są tylko, one są tu tylko do towarzystwa. I zagniatam tą kruszonkę. Tak, jak jesteście ciekawi, co robi pan Sonu, to tu się odbywa przegląd sosów, które są w szafce. Dodałam jeszcze łyżkę mąki. Moja kruszonka, jak widzicie, już to jest elegancka. Będziemy ją teraz posypywać, te owocki. I teraz to będziemy wkładać do piekarnika na 190 stopni na około 30 minut, tak mniej więcej, no. Przyszliśmy do tego samoobsługowego z lodami. Jest tak gorąco, że chyba wejdę zaraz do lodówki. Gdzie są moje lody waniliowe? Lody waniliowe o nazwie Joanna. Zawsze na nich pisało po angielskimi literami Joanna. Dobrze, sprawa lodu załatwiona. Wracamy do kruszonki. Zobaczcie, oto one, moje owoce z kruszonką. Będziemy tutaj nakładać. O. Zobaczcie, czy jest coś lepszego na świecie. I do tego trochę lodów. Więc my tutaj sonujemy już nasz deserek. Jest najpyszniejszy na świecie. Naprawdę pyszne. Tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcineczek. Oczywiście, tak jak mówiłam, piszcie komentarze, bo kocham je. Kocham wasze komentarze.
Oczywiście dawajcie łapki w górę i subskrybujcie ten kanał. No i zapraszam do kupowania mojej książki w sprzedaży, bo tak dawno to mówiłam w tym odcinku, że już mogliście zdążyć zapomnieć. Ale link w opisie pod tym filmikiem. Proszę pana. Pa, pa!